Cześć, witajcie w naszej szafie, jak w opowieściach z Narni, a właściwie w moim kąciku włóczkowym. Ja mam na imię Beata, a to jest kanał o moim hobby, pasji, jaką jest dzierganie na drutach. Zapraszam do oglądania. Dziewczyny, dzisiaj przygotowałam dla Was materiał o organizacji naszych włóczek i akcesoriów. Powolutku idzie do nas wiosna, może jeszcze nie jest to tak bardzo odczuwalne, ale myślę, że w duszy już gdzieś tam nam gra. A to jest czas, który kojarzy nam się również z porządkami, z odświeżaniem garderoby, z taką świeżością, więc warto też. Zrobić porządek właśnie w swoich rzeczach związanych z naszą pasją, z hobby. Ja myślę, że dla każdego organizacja znaczy coś innego, ponieważ tworzymy ją sobie dla siebie, żebyśmy mogli się jak najlepiej w tej naszej przestrzeni odnaleźć. To będzie też materiał dla osób, i początkujących, i osób, które chcą rozpocząć dzierganie, bo możecie podpatrzeć u mnie, co ja takiego mam w swoich zbiorach, ale również dla dziewiarek, które są już bardziej zaawansowane ode mnie, czy dziergają wiele lat. Te akcesoria włóczki się oczywiście zmieniają i podążają ku dobrej jakości, z czego ja się bardzo cieszę. Liczę na to, że Dziewiarki doświadczone podzielą się tutaj ze mną swoimi sposobami na organizację, bo ja bardzo dużo się dziewczyny od Was dowiaduję i przenoszę właśnie do tego mojego świata dziewiarskiego. Natomiast osoby początkujące, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, proszę, to tutaj bardzo chętnie i ja, i pewnie dziewczyny bardziej doświadczone ode mnie odpowiedzą Wam na nie. No to co? To ruszamy, zapraszam do oglądania. To co za mną widzicie, to już jest taki porządek. Myślę, że to się pewnie będzie zmieniało w miarę, oczywiście, mojego rozwoju w tym moim wspaniałym, cudownym hobby. Zachęcam wszystkie dziewczyny do tego, żeby dziergały, bo, bo to są same korzyści. No, może poza kilkoma minusami, ale dzisiaj nie będziemy o nich mówić. I tu już widzicie poukładane włóczki i akcesoria, natomiast ja Wam pokażę, jak to wyglądało. Kiedy tutaj były puste półki, ja zastanawiałam się, jak w ogóle um, ułożyć te rzeczy tutaj, żeby ta organizacja była dla mnie jak najlepsza. jest właśnie miejsce w mojej szafie, w której będę chciała zorganizować sobie akcesoria dziewiarskie oraz włóczki. Przechowywanie włóczek w tym wielkim worze z We Are Knitters kompletnie się u mnie nie sprawdza. Zaraz powiem wam dlaczego. Oprócz tej przestrzeni, jeszcze będzie to jedna szuflada, ponieważ uważam, że w szufladzie też świetnie się takie akcesoria dziewiarskie przechowuje. Także pokażę Wam, jak też zorganizowałam sobie jeszcze do tego szufladę. Ale zanim zabiorę się do pracy, no to przecież kawka musi być dzisiaj w kubeczku takim najzwyklejszym z IKEA. Warto też takie kubeczki mieć, ponieważ. Jest swobodnie, można myć w zmywarce, nic się z nimi nie dzieje. Bardzo lubię te tradycyjne, takie matowe. Mam w takim kolorze zgaszonej zieleni, ale jeszcze tutaj dziewczyny taka podkładka, którą dostałam kiedyś od. A może to przedstawię. Dostałam od koleżanki Żanetki, która ma swoją stolarnię i oprócz tej podkładki jeszcze inne takie gadżety z tym wzorem ma przepiękne produkty. Ja wam podlinkuję na dole. Dziewczyna też ma drewniany dom i mieszka w województwie Świętokrzyskim. Ja zamawiałam u niej dla Marysi stolik właśnie z takim wzorem, ale też ma piękne, takie drewniane kwiaty, które można malować farbami, z dziewczynkami, zwłaszcza i zrobić sobie taki stały drewniany bukiecik. Myślę, że kiedyś coś takiego zrobimy z Marysią, można też te kwiatuszki poprzyklejać gdzieś po prostu na ścianie, przy łóżku, przepięknie to wygląda. To tak między innymi piękne też domki dla lalek, także podlinkuję Wam stronę Żanety. A tutaj y, obok dyfuzor. Ja będę tego dyfuzorka używała tutaj w mojej szafie, ponieważ jest to zdecydowanie łatwiejsza forma. Jeżeli chodzi o używanie lawendy w takich miejscach, gdzie mamy wełniane rzeczy, wełniane ubrania, ale również wełniane łuczki, mm, wiadomo dlaczego, żeby tutaj nie pojawiły się mole. Ja mam też lawendę w ogrodzie, ale mm, no to już jest takie bardziej czasochłonne. Ciąć tę lawendę, wkładać do woreczków. A wiecie, jak nie oglądacie dłużej, to na pewno te z Was, które mnie oglądają i obserwują na Instagramie, to wiecie, że uwielbiam olejki eteryczne, a zwłaszcza. Jeszcze olejki eteryczne, tylko takich używam, klasy terapeutyczne i do tera, które są świetne. Dzisiaj też mam katar, właściwie to miałam rano katar, naprawdę katar taki, że słuchajcie, muszę powiedzieć, że Lało się po prostu z nosa, i w tym dyfuzorku też dyfuzowałam sobie taką mieszankę na drogi oddechowe. I jest już o wiele, wiele lepiej, już po prostu nie mam zatkano, zatkanych tych górnych dróg oddechowych. A tutaj lawenda, i lawenda jest świetnym olejkiem. Ja uważam, że to w ogóle must have. Każdy powinien mieć w domowej apteczce naturalnej lawendowy olejek, ponieważ on jest też bezpieczny do stosowania dla dzieci. Ja dla Marysi stosuję lawendę też na skórę bez rozcieńczania taki uspokajający, też świetny na poparzenia, między innymi też do szafy czy też do kąpieli. Ja kiedyś nie lubiłam zapachu lawendy, teraz lawendę bardzo, bardzo doceniam i bardzo lubię. Yy, tylko pamiętajcie, używajcie olejków, yy, olejków czystych, olejków, które Wam nie zaszkodzą, tylko pomogą. Dyfuzor też jest świetny, on jest bezprzewodowy, samochodowy, i dzisiaj go sobie właśnie tutaj przeniosłam, żeby yy, dyfuzować lawendę. To co? Ja sobie wypiję troszkę kawki i zabieram się do pracy i pokażę Wam, jak planuję sobie tutaj zorganizować te półeczki. Oczywiście czekam też na wasze wiadomości, może podpowiedzi, jak wy sobie organizujecie wasze akcesoria włóczki. Myślę, że to jest też troszkę sprawa indywidualna, ale możemy sobie podpatrywać u siebie jakieś fajne tipy na to, żeby dobrze się zorganizować, a sprawa indywidualna, ponieważ dla każdego z nas no, jest to po prostu. To taka kwestia, że każdy z nas tam potrzebuje jakiegoś swojego ułożenia tych rzeczy, czy też organizacji, tak żeby nam po prostu było dobrze po te akcesoria, czy też włóczki sięgać. Ten woreczek dziewczyny przydał mi się tutaj do położenia na takie eko opakowania, i jeżeli chodzi o to, to się już tutaj bardzo dobrze sprawdza, dosyć ładnie to wygląda. No niestety wełny w nim nie mogę przechowywać, bo jeszcze jeżeli chodzi o jasną wełnę, to jest w porządku, natomiast jeżeli chodzi o ciemną wełnę, no to niestety ona ona tutaj pobiera te resztki z tego. Woreczka, które się tutaj jak widzicie do niej przyczepiają. Muszę sobie oczyścić te kłębuszki, ale to może wtedy, kiedy już będę robiła e, z tej wełny jakieś, jakieś projekty, to wtedy na bieżąco sobie po prostu oczyszczę z tej czarnej i z tej butelkowej zieleni. Dziewczyny, chyba opanowałam sytuację, więc pokażę Wam, jak to szczegółowo u mnie wygląda. E, oczywiście za chwilę będzie jeszcze szuflada, gdzie mam takie mniejsze elementy, akcesoria dziewiarskie, które łatwiej jest w szufladzie zorganizować. No i na pewno to się jeszcze będzie zmieniać: dlatego że mm, albo będzie niektórych rzeczy ubywało, albo przybywało. Myślę, że nie jest tego aż tak bardzo dużo. Dajcie znać, jak to wygląda u Was. Myślę też, że osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z drutami, to też mogą sobie tutaj coś podpatrzeć u mnie. No to zaczynamy od samego dołu. Tutaj są takie rzeczy, które są najmniej w tej chwili mi potrzebne, czyli pudełeczko z akcesoriami do wyrabiania takich torebeczek z bawełnianego sznurka. Nie robiłam je kiedyś na zamówienie, ale w tej chwili tego nie robię, bo po prostu nie mam czasu. Takie małe resztki wełny, które planuję najprawdopodobniej oddać znajomej znajomej, która y, y, która dzierga kocyki dla y, piesków w schronisku, bo ja chyba y, na 90% z nich nie skorzystam, a po co mają tutaj leżeć i tutaj też są takie rzeczy do sprucia i chyba te dwa, te dwie torby powędrują właśnie do tej osoby. Wyżej mam troszeczkę większe resztki, które myślę, że zużyję. Ja sobie, jak widzicie, układam raczej wełnę. Na początek patrzę na rodzaj, a potem na kolor, bo tak mi jest po prostu wygodniej i myślę, że to każdy musi dostosować to do siebie. Tam z tyłu wełna gruba peruwiańska w ciemnych kolorach, w jasnych, a tutaj kawałki moheru i bawełny. Tutaj mam też nici bawełniane z cekinami, ale również sznurki bawełniane. Odłożyłam je tutaj, ponieważ zrobiłam już trzy podkładki i na razie to musi wystarczyć, ponieważ nie mam czasu, ale pokażę Wam te podkładki w następnym filmie. Na Instagramie już pokazywałam zresztą. Projekt kotka, który też musi jeszcze poczekać i tu sobie dla przypomnienia położyłam dwie rzeczy, dwa udziergi z moheru, ponieważ muszę sobie kupić grzebień do moheru. Dajcie proszę znać, jeżeli któraś z Was ma doświadczenia w tej kwestii, bo szczególnie na tej czapce ten moherek mi się zrobił taki. Po prostu jakby się pougniatały te włoski. Dajcie znać, czy macie doświadczenie w tej kwestii. I na sweterkach też to widzę, więc myślę, że taki grzebień będzie super. I jeszcze muszę pamiętać, żeby kupić miarkę do próbek. Tu na tej górnej półce przedostatniej mam włóczki, które są w całości, i poukładałam je właśnie. W zależności od gatunku i później koloru, tam z tyłu jest piękna butelkowa, taka cieńsza wełna peruwiańska na rękawiczki. Ja wiem po prostu, co ma być z tej wełny, tutaj, więc to nie jest tak, że robię jakieś zapasy, nie wiadomo jakie. Tutaj z tyłu też cieńsza wełna peruwiańska w takie piękne wzory, i tam pod spodem grubsza w takie intensywniejsze wzory i też wiem co już z tego będzie, bo miało powstać to już w tym roku, ale nie zdążyłam. Z tyłu wełna w takim różu intensywnym to będzie udzierg dla dziewczynki, a tam jeszcze z tyłu czarna, też gruba wełna peruwiańska. Tutaj y, Lana Gatto, czyli Rino, które zamówiłam pomyłkowo, ale wiem, że będzie z tego sweterek dla Marysi taki uniwersalny. Ona go jak najbardziej wykorzysta, bo już ma taki jeden z tańszej wełny i y, super się u nas sprawdza. Y, tutaj też jeszcze cienka wełna, cieńsza wełna peruwiańska, z której mają powstać takie uniwersalne beżowe rękawiczki, z tej i z tej, podwójne. Marino z Dropsa w takich kolorach różowym i został mi taki moteczek jasny. Tutaj jest bawełna. W końcu dotarłam do bawełny na archi dress. Tu kto... i słuchajcie, to chyba nie będzie archi dress, dlatego, że to nie jest fason dla mnie. Ja chcę zrobić jednak taką sukienkę w innym fasonie, pokażę Wam jaką. Mam nadzieję, że wystarczy mi tej bawełny. Tutaj na sweter, który dziergam wiosenne, alpaka, cudowna wełna. U góry mmm, segregator z projektami, e, tu jeszcze woreczek z lawendą. E, książka, jak widzicie, tej literatury takiej związanej z dziwiarstwem, nie jest za dużo, ale powiem Wam, dziewczyny, że ja dziergam dopiero trzeci rok, jeśli chodzi o różne rodzaje włóczek, więc więc też nie mam nie wiadomo tego ile, a może i też dobrze. Tutaj pierwszy numer magazynu dla polskiego, dla rękodzielników. Puch, który wam w ostatnim filmiku pokazywałam. Tutaj jeszcze mam Sandesgarn Sandes gazetkę. Bardzo ładna ta gazetka, super wydana. Jedyny zestaw drutów, jaki mam z Nit Pro, który wam jeszcze szczegółowo w filmiku dla osób, które chcą zacząć dziergać, pokażę. Dyfuzor, tam jest, tam jest golarka, a tutaj są różne, różne projekty od Martyny ze Zrób mi Mamo. No i jeszcze tutaj wiszą mi druty na żyłce. Dobrze jest jak one wiszą, dlatego że ta żyłka się po prostu ładnie prostuje, bo w niektórych widziałam, że mi się troszeczkę ta żyłka zniekształciła. Torba projektowa, jedyna jaką mam z Knit for Knit i e, od Dagny Zielińskiej, w tym woreczku e, mam, e, mam właśnie takie akcesoria związane z rękodziełem na zamówienie, Paczuszki, pieczątki, taki papier, a tutaj też metki takie do nowych projektów. Nie będę tego wyciągać, jest tego dosyć dużo. Takie sznureczki, tego typu akcesoria. Także myślę, że dobrze sobie to zorganizowałam. Oczywiście będzie się pewnie to zmieniać w zależności od tego, jak mi się to w ogóle będzie sprawdzało, ale mam taki kącik, gdzie jest porządek, i cieszę się z tego bardzo. Po prostu są rzeczy, po których. Które będę przychodziła od czasu do czasu. No to teraz jeszcze, no bo rzeczy, które przerabiam, są już tam gdzieś w woreczkach u mnie, pod ręką, tak. No to teraz pokażę Wam szufladę, w której też jeszcze są akcesoria dziewiarskie, bo szuflada jest też bardzo dobra, uważam do organizacji do szydełek i agrawek i takich innych akcesoriów. Sobie jeszcze taki kartonik włożyłam, więc wszystko jest takie bardziej poukładane. tutaj mam proste druty, takie grube, mam też jedne metalowe, na których nie przerabiam, ale to jest pamiątka po mojej mamie. Więc koniecznie tutaj je mam. Próbeczka, która przypomina mi o tym, żeby kupić właśnie miarkę do próbek. Szydełka, różne szydełka to jest świetna sprawa taki bloker do. Robótki, do drutów, żeby nam po prostu nie, spadała, nie spadały oczka z drutów. To też bardzo lubię bransoletka, miarka, ale ta też jest świetna. Tutaj mam takiego misia, którego kiedyś dostałam w jakimś prezencie. Wykorzystałam go na igły, szpilki, żyłki. Świetne do tego, żeby wciągnąć je na przykład, jeżeli mamy taki szerszy dekolt. Żyłki do mierzenia to jest. W ogóle odkrycie moje mm, niedawnych miesięcy, jak to ułatwia pracę, żeby sprawdzić, jaką długość sweterka potrzebuję. Taka rozwinięta, bo właśnie mm, ją używam teraz do, mm, do mierzenia sweterka. Tutaj mam bardzo fajne znaczniki. Szukałam długo ładnych znaczników. E, może pokażę Wam, jak one wyglądają, bo nie, te plastikowe, gumowe nie zawsze mi się podobają, a te są uważam bardzo, bardzo ładne. Yy, I wyglądają one tak, są z kamieni. Takie wieszane na breloczku. Tutaj też jest mój znacznik, zrobiony przeze mnie. Tutaj jeszcze dostałam jakieś w gratisie, ale te kuleczki, ta gwiazdka była właśnie w tym komplecie. Jeszcze gdzieś chyba miałam taką dużą z kryształu górskiego, ale może jest w jakimś projekcie. Tak, jest na pewno w jakimś projekcie. Miarka do drutów, która bardzo się przydaje. Nożyczki. To jest też świetna sprawa. Widziałam już u Kasi w między drutami, już kupiłam dawno taki pierścionek do liczenia rzędów, i ten o wiele bardziej wolę niż ten elektryczny, bo w ogóle ładniejszy i jakoś tak lepiej mi się sprawdza. Agrawki do rękawiczek używałam do robienia palca w rękawiczka Takie druty do przerabiania barkoczy nożyczki krawieckie, szpilki, nożyczki. Fryzjerskie, które w ogóle są bardzo ostre i bardzo je lubię. No i tutaj mam jeszcze nici. Jak chcę dotrzeć jakąś meteczkę, to też wspomagam się. nici. mi też biorę w, w, do podróży. Też się przydaje taki mały zestaw nici. Tutaj są specjalne nici do skóry. Jak chcemy wszyć na przykład guzik do kurtki skórzanej, przydały mi się. I w tych małych pudełeczkach mam agrawki mam y, agrafki, metki i guziki, Agrafki y, agrafki y, malutkie, y, guziki i tutaj przeróżne metki, ale nie będę już tego wyciągać i tutaj jeszcze takie pozostałości pozostawię misia, który robiłam dla Marysi, długo to u mnie leży ta włóczka i, i y, y, jeszcze coś tam jest i chyba też będę musiała się po prostu komuś dać, może komuś się przyda, żeby nie leżało u mnie. Ja tutaj dziewczynę w salonie mam jeszcze taki swój kącik do dziergania. Sobie leżę i dziergam, albo siedzę i dziergam i oglądam sobie mm, albo filmiki dziewiarskie na YouTubie, albo coś na Netflixie, czy na innych platformach. I e, obok, e, obok znajdują się właśnie moje mm, udziergi obecne. Tutaj jest zielony sweterek, tu mam kiepskie światło, ale już przepraszam, nie będę już włączała światła, tylko Wam tak szybciutko pokaże. To jest taki stolik drewniany, który z mężem odnowiliśmy. On jest na kółkach, można go przesuwać. No i właśnie mam tutaj taki swój kącik. Tu sweterek, a tam z tyłu przerabiam diamenty. Coś z włóczki diamentowej, ale pokażę Wam w następnym filmiku, co do takiego jest. Tutaj też mam książki, które obecnie czytam, czy też czasopisma. Szczegółowo nie będę tego pokazywała Taki, taki stoliczek. Dajcie znać, jak Wy się organizujecie, dajcie znać, czy macie takie swoje miejsce do dziergania. Jeszcze myślę o tym, żeby zorganizować sobie takie specjalne miejsce mm, do dzierganych robótek jeszcze w innym miejscu w moim domu, ale to tak przyszłościowo, ale póki co jest mi tutaj dosyć wygodnie i jest to też czas, kiedy spędzam wieczory z rodziną, nie tylko gdzieś tam się zamykam i dziergam, ale takie proste projekty przerabiam, rozmawiając z mężem, z córeczką. Właśnie w tym miejscu, i niedawno powiem Wam, kupiliśmy tę lampę, która daje nam takie ciepłe światło. Lampa jest z IKEA w takiej dosyć atrakcyjnej cenie, zakupiona i to tworzy się taka fajna dosyć atmosfera. Dziewczyny, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam, że byłyście razem ze mną. Dziękuję Wam za wszystkie aktywności na moim kanale. Będę się starała, aby filmiki ukazywały się co tydzień piątek ponieważ zauważyłam z perspektywy czasu tworząc ten kanał i nagrywając filmiki że jestem w stanie się teraz tak zorganizować żeby właśnie wrzucać materiały co piątek zachęcam do subskrypcji zachęcam do włączenia dzwoneczka żebyście dostawały powiadomienia że filmik się pojawił życzę wam dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach